jeszcze raz witam serdecznie wszystkie dzieci. Potwierdzam, że lista obecności została zamknięta, przynajmniej co do dzieci. Każde tutaj dziecko zostało przeliczone, ani jednej sztuki nie brakuje. Kochane dzieci, zanim cokolwiek rozpoczniemy, zanim się będziemy uśmiechać, zanim będziemy tańczyć, chociaż uśmiechać się możecie cały czas. Ale teraz bardzo serdecznie proszę o oficjalne, uroczyste powitanie i otwarcie całej imprezy pana wójta Kazimierza Fudalę. Bardzo serdecznie proszę, powitajmy brawami pana wójta. Każda impreza musi mieć swój początek i swoje powitanie, panie wójcie, dlatego przekazuję ten mikrofon wygodny i dzieci czekają na kilka słów. Skoro już pan powiedział, że tak musi być, to niniejszym postaram się to uczynić. Nazywam się Kazimierz Fudala, pracuję tutaj w Rzepielniku już dość długo. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkie dzieci z okazji dzisiejszego waszego święta. Życzę wam, byście się wspaniale bawiły przez cały czas, przez całe 4 godziny, które dla was tu jest przewidziane. A przewidzieliśmy dla was sporo różnych atrakcji i myślę, że wszystkie dzieci i zarówno wychowawcy będą także zadowoleni. Życzę miłej zabawy. Jeszcze, jeśli pozwolicie, mam ze sobą tutaj moich władców, przewodniczącego Rady Gminy pana Aleksego Bułkowicza, w imieniu którego również bardzo serdecznie chciałem powitać. Siedzi tam z tyłu na ławeczce, a także Mariana Słowika, sekretarza gminy Rzepielnik-Sylewski. Będziemy wam na miarę możliwości towarzyszyć przez chwilę, a potem wyjdziemy do własnych obowiązków. Życzę miłej, przemiłej zabawy. Dziękujemy serdecznie, brawa drogie dzieci, brawa za piękne życzenia. Wspaniale, a zabawa dzisiaj będzie naprawdę piękna, udana. Na Polku trochę chłodno, ale na szczęście ta piękna sala gimnastyczna służy właśnie takim celom, żeby podczas pogody troszeczkę niesprzyjającej tutaj się wszystko odbywało. Obelisty obecności już sprawdziłem, wszystkie przedszkole i oddziały tutaj dotarły. Oczywiście w pierwszej kolejności ja witam dzieci, mam na imię Bartek, to wam powinno wystarczyć. Dzisiaj jeszcze poznacie jednego pana znajomego, który tutaj wystąpi. Będzie to klaun, który ma na imię Taperini i będzie pokazywał różne wesołe rzeczy. Oprócz dzieci oczywiście na sali znajdują się wszystkie panie, opiekunki dzieci, panie nauczycielki, ciało pedagogiczne, różnie to można nazwać. I teraz przywitajmy nasze panie kochane brawami. Brawa dla pań, okej, wspaniale. I jeszcze przywitamy brawami te oto piękne z tyłu stojące urządzenia skoku zabawy, takie, które będą brawa, brawa, brawa. Ktoś to musiał przyjechać, rozłożyć, a to będzie nam uświetniało uroczystość, wspaniała zabawa. Można się wyszumieć, wyskakać, aby wystarczyło na jakiś czas. Aczkolwiek dzieci mają zawsze tyle energii, że myślę, że do jutra nawet im nie wystarczy. Postaramy się was tak zmęczyć, drogie dzieci, żebyście ten dzień dziecka pamiętały bardzo długo, żeby wasze nogi, wasze ręce, wasze oczy napatrzyły się, wytańczyły, wyskakały, abyście były zadowolone. Lubicie dzień dziecka? Doskonale. Dzień dziecka trzeba lubić, bo to jest takie święto, jedno z najpiękniejszych świąt w całym roku. Kochani, niedługo rozpocznie się prezentacja grup dziecięcych z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Po kolei będziemy tutaj prosili przedszkola, oddziały przedszkolne, one będą nam pięknie występowały i pokazywały to, czego się nauczyły specjalnie na ten dzień, na dzień dziecka. Po prezentacji nastąpi ogłoszenie listy laureatów gminnego konkursu plastycznego Moje Przedszkole i wręczenie nagród. Z nagród to się każdy bardzo mocno cieszy zawsze i każda wasza praca, na przykład taki konkurs plastyczny, zostanie wynagrodzona, najlepsze tutaj ocenione, przedstawimy zwycięzców. Show klauna Taperiniego, piosenki, czary, pokazy i konkursy. Show to oznacza bardzo dobrą zabawę, taką od ucha do ucha, z pełnym uśmiechem.
Dzisiaj jeszcze planujemy zrobić tutaj zabawy integracyjne dzieci z całej gminy, czyli weźmiecie udział w różnych skakaniach, bieganiach, piosenkach, kółeczkach, wężach, konkursach. Możliwość skorzystania z Bochanej zjeżdżalni, już mówiłem, że jest właściwie skoko zabawy, tak? Możecie wyskakać się i wyszumieć na końcu sali gimnastycznej. Loteria fantowa, którą serdecznie polecam, drogie dzieci, znajduje się o tutaj koło skoko zabawy, z tyłu sali, tam pani macha. Do was pomachajmy, do pani. Pomachajmy, pomachajmy, tak. Loteria fantowa zawsze coś dobrego przynosi, zawsze jakieś szczęśliwe losy i uśmiech na twarzy dziecka. Wspólny poczęstunek, czyli soki, drożdżówki, wady cukrowe, popcorn, to już sobie znajdziecie tutaj. Panie wam powiedzą, gdzie trzeba iść, aby się najeść, aby wasze pysia były pełne, aby wasze brzuszki były pełne, aby każdy się cieszył nie tylko zabawą, ale również dobrym smakiem tego, co nam tutaj gastronomia przygotowała. Kochane dzieci, ja jestem kowbojem dzisiaj. Przyjechałem prosto z Teksasu. Widzę tutaj moich znajomych kowbojów, kapeluszów troszeczkę widzę. Jaka to grupa jest w tych kapeluszach? Skąd jesteście? Grupa w kapeluszach? Jaka miejscowość? Wtórzy. A, to wtórzy tacy kowboje mieszkają, wspaniali. Super, to będzie to teraz miasto partnerskie Teksasu, to będzie Tórza. Ja tam takie korespondencje nawiążę z Tórzą, żebyśmy byli partnerami w Teksasie. Dobrze, drogie dzieci, pewnie nie wszyscy się znacie, dlatego teraz policzę do trzech i wszystkie dzieci powiedzą swoje imiona. Z lewej, z prawej do lewej. Uwaga, liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Świetnie, świetnie, tylko troszkę głośniej. Niech wszystkie dzieci się poznają. Liczę do trzech i głośno swoje imiona mówicie. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, jakie szybkie zapoznanie nastąpiło. Już bardziej dzieci patrzą na siebie z takim bardziej znajomym spojrzeniem. A teraz jeszcze, żeby było jeszcze przyjemniej. I dziewczynki, i chłopcy, podnieście lewą rękę do góry, prawą rękę do góry i brawami witamy siebie na stanie. Brawa, 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 tak. Rozumiem. No dobrze. Po tych uroczystych powitaniach, bo kiedyś jak występowałem na jednym festynie, to taki pan przyjechał, który pół godziny się witał, pół godziny żegnał. I to był cały występ, dlatego już nie będziemy się witać. Przejdziemy do prezentacji grup dziecięcych z przedszkoli. I drodzy Państwo, jako pierwsza wystąpi grupa z przedszkola z Tórzy. O, o, o! Brawa dla Tórzy! Brawa! Zapraszamy, żeby Tórza powoli się zainstalowała na scenie, żeby sobie przyszli, weszli, przedstawili się, a my na dobry początek powitajmy gorącymi brawami. Brawa dla Tórzy! Podziemni kowboje są w kapeluszach.